jesteśmy, oto kolejny odcinek z serii oswajania do rzet. W tym odcinku będziemy oswajać kaprozucha. Tego o, tutaj, krokodyla, który sobie chodzi. Zanim się za niego zabiorę, najpierw sobie oczyszczę tutaj całe otoczenie, oczywiście z drapieżników. Kaprozuchy w 90% przypadków znajdują się na bagnach. Więc możecie się spodziewać wielu, wielu zagrożeń, poza oczywiście samymi kaprozuchami. W ich otoczeniu bardzo, bardzo często znajdować się będzie mnóstwo różnych innych zagrożeń od sarkozuchów przez pijawki, piranie, barionyksy, o mnóstwo rzeczy, które was chce zabić tutaj. Ma swoje miejsce bytowania, nawet dilofozaury tutaj chodzą, więc musicie bardzo uważać podczas prób oswajania kaprozucha na te po prostu otaczające je drapieżniki i na same kaprozuchy też, ponieważ one są drapieżne, są agresywne. Do tego, na co musicie uważać? Na to, że one bardzo, bardzo lubią się rzucać i zrzucać was z mountów. Tym bardziej, jeśli siedzicie na jakichś niskich mountach, on jest w stanie po prostu skoczyć, złapać was i przelecieć z wami kolejne 50 metrów, a jak nie dalej. Bo właśnie próbował się rzucić na mnie. A na szczęście trafił tylko moją wywernę. I teraz będę miał problem go podejść. Dobra, może uda mi się go, o, w ten sposób między nogami wywerny zablokowany jest ładnie i... O, jest nieprzytomny. One nie mają statystyki tlenu, więc nie musicie się przejmować, że padł gdzieś tam w wodzie czy coś. To mu nie przeszkadza. No i co? Kaprozuchy oczywiście mięsożerne. Oswajane są za pomocą kibli z tapeżary. Poza tym tradycyjnie baranie mięso, gotowane baranie mięso, prastare, prastare gotowane itp. itd. Jak w przypadku każdego innego mięsożercy. Na ten moment nie będę się rozwodził, dokończę do czego jest przydatny kaprozuch po fleszu. Hej. No i hej. Jesteśmy po fleszu. Zaraz się ta nasza samiczka kaprozucha będzie podnosić. Już mam siodło gotowe, zaraz wam wszystko pokażę, co i jak z tym kaprozuchem. Dużo nie potrzeba, żeby oswoić takiego kaprozucha, a to jest parę tylko tych kibli. Do czego on się przydaje? Jakimś takim najlepszym autem, najszybszym nie jest, najzwrotniejszy nie jest, najmocniejsze uderzenie też nie jest jego dobrą stroną. Ale on potrafi wspaniale podnosić wszystkie zwierzęta do wagi 100 udźwigu swoją paszczą. Może je łapać, może je chwytać, może je przenosić. Co wam pozwala na transport różnych stworzeń na odległość bez używania lataczy. Dodatkowo on potrafi, trzymając w paszczy te zwierzątko, potrafi iść nie tracąc staminy. Więc nie musi się zatrzymywać, nie musi tego zwierzątka wypuszczać z paszczy, tak jak na przykład latające. Jeśli chcecie na duże odległości transportować jakieś dzikie zwierzę, no to... Dzikie nawet, nie dzikie, może transportować, no to ten latający musi wylądować po drodze i potem trzeba znowu łapać tego zwierzaczka, którego chcecie przenieść. Kaprozuch nie ma tego problemu. On nigdy nie wypuści z paszczy tego stworzenia. Dodatkowo jego chwyt sprawia, że to, co on złapał, nie agruje się na was. Czyli zwierzęta nie biorą tego jako akt agresji. Już nam się oswoił, zakładamy mu siodełko. Proszę bardzo. Tak wygląda osiodłany kaprozuch. Widzicie, zbyt szybki nie jest. Skakać też nie potrafi. Tylko atak podstawowy, ugryzienie. Alternatywny to jest taki o skok. I na C chwyta. Alternatywnym także potrafi złapać. Teraz musimy znaleźć coś, co on będzie w stanie uchwycić. Czy tego... Nie, jego nie chwycimy. Dobra, jego musimy zaciukać. Grubaśna żaba. Dobra. I szukamy czegoś tutaj do złapania. O, widzę, tam są dilofozaury.
całkiem fajny sposób na przemieszczanie się, ten prawy przycisk myszy. Czasem możecie coś uderzyć przez przypadek, przez to. O, i mam go. I uciekamy. I na prawym go upuściłem. Czyli nie da się skakać mając coś w paszczy, ale mogę go złapać i o. Mój dilofozaur. Nie oddam, nie puszczę. Więc do tego tak naprawdę się będzie przydawał wam kaprozuch. Nie jest to może jakoś super najlepsza umiejętność w grze, ale też nie jest źle. Trzymając w paszczy też lewym przyciskiem myszy możecie atakować to, co trzymacie w paszczy, bo zabawa, że wam odda. Też zawsze to jakiś tam sposób. Więc tak naprawdę o kaprozucha to by było tyle. One nie są jakoś skomplikowanie użyteczne, jakieś mechanik szczególnych nie mają. Poza tym skokiem i tym łapaniem tych stworzeń. Nic specjalnego. Tak naprawdę dużo tych stworzeń nie mogą łapać do tego, do tych 100 punktów udźwigu, ale też średnie małe stworzenie nawet człowieka jest w stanie złapać, więc na PvP, jeśli uda wam się na tyle zaczaić, żeby skoczyć, to możecie złapać przeciwnika, zdjąć go z siodła i potem go zabić, trzymając go w paszczy. Zawsze to jest w jakiś sposób. Więc myślę, że o kaprozuchu to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków serii Oswajanie do Rzet. Hej, hej!